Cześć, witajcie w odcinku specjalnym. Dzisiaj przygotowałam dla Was coś szczególnego, ponieważ jest to już 20. odcinek, jest to taka okrągła liczba i uznałam, że warto byłoby w jakiś sposób podziękować Wam za to, że jesteście ze mną już od 1,5 roku. Pomyślałam, że opowiem Wam 3 historie z mojego życia, które były dość przerażające i niebezpieczne, ale przede wszystkim, gdy teraz wracam sobie myślami do tych sytuacji, to uświadamiam sobie, że tak naprawdę te historie mogły być częścią jakiegoś podcastu o tematyce kryminalnej. Tak jak już wspomniałam, przygotowałam dla Was 3 historie i idąc zgodnie z chronologią, zaczniemy od tej najlżejszej. Miałam wtedy 18 lat i właśnie skończyłam liceum. Chciałam iść na studia, jednak nie mogłam zdecydować się na żaden z kierunków. Dlatego uznałam, że najlepiej będzie, jeżeli zrobię sobie rok przerwy w edukacji i zastanowię się po prostu, co chcę robić w życiu, na jakie studia będę chciała pójść. Pochodzę z małego miasteczka w województwie mazowieckim i zdecydowałam, że najlepiej będzie, jeżeli wyjadę do jakiegoś większego miasta, usamodzielnię się i na spokojnie zastanowię się nad swoją przyszłością. Tak się złożyło, że mój kolega Sławek, z którym znam się już od czasów przedszkolnych, właśnie planował przeprowadzkę do Warszawy. Trochę pogadaliśmy i uznaliśmy, że w sumie fajnie będzie wynająć jakieś pokoje razem w jednym mieszkaniu, na pewno będzie nam raźniej w dużym obcym mieście. Pokojów na wynajem szukałam na warszawskich ofertach na stronie Gumtree. Planowaliśmy zrobić to w ten sposób, że umówimy kilka mieszkań, któregoś dnia pojedziemy do Warszawy, obskoczymy je wszystkie i wybierzemy jedno z nich. No byłaby to wyprawa na cały dzień, ponieważ do Warszawy miałam wtedy ponad 100 km, ale tak się złożyło, że z jednym właścicielem bardzo dobrze mi się gadało. Był to facet koło 30 i chciał wynająć 2 pokoje w swoim mieszkaniu. Dla nas idealnie. Dość długo rozmawialiśmy, on opowiedział nam o sobie, ja opowiedziałam o nas, o tym, że chcemy jak najszybciej wyjechać, jak najszybciej podjąć pracę. I tak od słowa do słowa facet zgodził się na to, żebyśmy po prostu przyjechali. Bez wcześniejszego spotkania zgodził się nam wynająć te pokoje. Przez najbliższe dni dzwoniliśmy do siebie, dogadywaliśmy wszystkie szczegóły. Facet wysłał nam więcej zdjęć mieszkania oraz okolicy. I jakiś tydzień po pierwszym telefonie byliśmy spakowani i gotowi do drogi. Poprosiliśmy kolegę, aby podwiózł nas samochodem, ponieważ tych rzeczy było naprawdę dużo. Po raz pierwszy wyprowadzałam się z domu i musiałam mieć ze sobą wszystko, nie tylko ubrania, ale również jakieś naczynia, garnki, pościel. Do tego Sławek wziął ze sobą komputer stacjonarny z takim wielkim monitorem kineskopowym, którego ja nawet nie byłam w stanie unieść. Także spakowaliśmy samochód po sam dach i ruszyliśmy w drogę. Naszym celem była ulica Henryka Sucharskiego w Warszawie, w dzielnicy Jelonki Południowe. I osoby, które słuchają tego na YouTube, będą mogły teraz zobaczyć, jak mniej więcej ta okolica wygląda. Dojechaliśmy na miejsce, wypakowaliśmy bagaże. Kolega, który nas odwoził, pracował w Warszawie, także nie mógł na nas dłużej czekać, po prostu odjechał. A ja zadzwoniłam do właściciela mieszkania, który miał nam pomóc. Facet powiedział, że okej i już po nas schodzi. Ale po jakichś 3 minutach oddzwonił do mnie z pytaniem, gdzie dokładnie jesteśmy, bo nas nie widzi, a stoi pod klatką. Powiedziałam, że stoję w miejscu, gdzie dokładnie widać numer tego bloku. Nie pamiętam, jaki to był numer, powiedzmy, że 8. Rozłączyłam się i znów po kolejnych 3-4 minutach facet dzwoni do mnie i mówi, że no stoi przed blokiem, widzi numer, ale nie widzi nas. I w tym momencie zaczął dopytywać, czy na pewno jesteście na Henryka Sucharskiego 8 Jaroty? No tak, Henryka Sucharskiego, ale Jelonki. I tutaj zapadła niezręczna cisza. Facet mówi, zaraz, Henryka Sucharskiego Jaroty w Olsztynie, tak? No nie, ja byłam na Henryka Sucharskiego, ale w Warszawie. Czyli okazało się, że wynajęłam mieszkanie w Olsztynie. No i cóż, kompletna klapa. Mogliśmy albo wrócić do domu i rozpocząć cały proces od początku, albo coś wymyśleć. Skontaktowałam się z moją siostrą, ponieważ jej przyjaciółka, wiem, że mieszkała w Warszawie ze swoim chłopakiem. Poprosiłam ją o to, żeby skontaktowała się z nią, czy moglibyśmy do niej przyjechać, skorzystać z internetu, aby poszukać mieszkania, może ewentualnie przenocować. Na szczęście po kilkunastu minutach moja siostra odzwoniła, powiedziała, że jej przyjaciółka, nazwijmy ją Asia, i jej chłopak, nazwijmy go Kamil, wyrazili zgodę, podała mi adres, numer telefonu do nich i postanowiliśmy wezwać taksówkę, ponieważ tych rzeczy było tak wiele, że nie sposób byłoby wziąć wszystkiego w ręce i swobodnie się poruszać. Gdy podjechaliśmy już pod blok, spojrzałam na ten adres i okazało się, że mam numer budynku, ale nie mam numeru mieszkania. Próbowałam dodzwonić się do Asi, ale nie odbierała. Jedno, drugie połączenie, trzecie. Potem już w ogóle nie było sygnału. My przyjechaliśmy wtedy bardzo wcześnie, było jakoś lekko po 6 rano i uznałam, że zapewne Asia i Kamil śpią. Ja dzwoniłam, telefon im się rozładował, dlatego nie mogę się teraz dodzwonić. Wpadłam na taki pomysł, żeby podejść do domofonu i dzwonić po kolei z pytaniem, czy to tutaj mieszka Asia Kowalska. Tak też zrobiłam. Zadzwoniłam pod pierwszy numer, drugi, trzeci, a w końcu pod czwartym usłyszałam jakiś męski głos. Na pytanie, czy mieszka tu Asia Kowalska, facet odpowiedział, że tak. Powiedziałam, że mam na imię Ania, że przed chwilą rozmawiałam z Asią, mieliśmy wpaść do niej z kolegą, ewentualnie nawet przenocować. No ale facet ewidentnie nie wiedział, o co chodzi. Powiedział, poczekaj dziecko, zaraz do ciebie wyjdę. Po chwili z klatki wyszedł do mnie mężczyzna w wieku około 60 kilku lat i zaczął dopytywać, o co chodzi. Wyjaśniłam, że niecałą godzinę temu moja siostra rozmawiała z Asią, mieliśmy do niej przyjechać z kolegą, aby skorzystać z internetu, chcemy szukać mieszkania, ewentualnie mieliśmy nawet przenocować. Mężczyzna jednak powiedział, że on nie wie, o co chodzi, że on jest właścicielem tego mieszkania, Asia nic mu nie mówiła, a tak w ogóle to przecież wyjechała jakieś 20 minut temu. Ta rozmowa przed klatką trwała jakieś 2-3 minuty i w końcu ten mężczyzna zaproponował, żebyśmy weszli do środka i dokończyli rozmowę. Sławek zdecydował, że okej, on zostanie z tymi wszystkimi rzeczami. Zresztą właściciel tego mieszkania był już bardzo zdezorientowany, może nawet trochę zdenerwowany całą tą sytuacją. Nie chciałam prosić go o to, abyśmy mogli wejść z tymi wszystkimi tobałami, garnkami, pościelami i całym tym wszystkim. Zresztą czułam się strasznie głupio z powodu tego, że wynajęłam mieszkanie w Olsztynie i naraziłam Sławka na to wszystko i bardzo zależało mi na tym, żeby jakoś rozwiązać tą sytuację, a naprawdę nie miałam już więcej pomysłów. Także weszłam do mieszkania sama. Weszliśmy do środka i wszystko wyglądało normalnie. Schludne ściany, ładne panele na podłodze. Dostrzegłam również w oddali 3 albo 4 pary drzwi. Mężczyzna zaprowadził mnie do pokoju po prawej, ale gdy otworzył drzwi, to mocno się zdziwiłam, bo wyglądało to tak, jakby całe mieszkanie było wyremontowane, oprócz tego właśnie pokoju. Był to bardzo duży pokój, całkowicie zagracony najróżniejszymi rzeczami. Były tam rowery, maszyny do pisania, jakieś meble, deski, metalowe elementy jakby przygotowane na złom. Wyglądało to tak, jakby ten człowiek zbierał różne rzeczy i nie umiał się z nimi rozstać, bo wiadomo, kiedyś to może się jeszcze przydać. Usiadłam na kanapie, pamiętam, strasznie było tam dużo kurzu, ogólnie pachniało tam okropnie, jakimś zjełczałym drewnem, brudem. Ponadto szyby były tak brudne, że aż szare, że aż nie było za bardzo widać, co się dzieje na zewnątrz. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęłam od tego, że ponownie spróbowałam zadzwonić do Asi, jednak jej telefon dalej był wyłączony. Spytałam tego pana, czy ma może numer na komórkę Kamila, czyli chłopaka Asi, a z tego co wiem, to wynajmują pokój razem. Ten pan potwierdził, że tak, że mieszkają razem w tym pokoju naprzeciwko, ale niestety nie ma numeru na jego komórkę. Oprócz tego, że jest Asia i Kamil, no to jeszcze w trzecim pokoju jest Bożena, która również wynajmuje, ale jej także nie ma, no bo akurat dzisiaj, jakieś pół godziny wcześniej, wszyscy razem siedli w samochód, wzięli nawet psa tego pana i pojechali razem do lasu. No cóż, a telefon Asi dalej nie odpowiadał. Postanowiłam jeszcze raz wyjaśnić temu panu, o co chodzi, że Asia i ja pochodzimy z tego samego miasteczka, że godzinę wcześniej zgodziła się na to, żebyśmy przyjechali z kolegą i że jestem bardzo zdziwiona, że tego właściciela mieszkania w ogóle nie poinformowali. No ten pan powiedział, że nie, że on nie wie. I dalej opowiadał właśnie o Asi, o Kamilu, o tym psie, o tej Bożenie. Rozmawialiśmy jakieś 10 minut. Uznałam, że czas zadzwonić do Sławka. Musimy jakoś grać na czas, aż w końcu Asia odbierze. To wszystko działo się jakieś 14 lat temu i nie jestem w stanie powiedzieć minuta po minucie, jak wyglądała ta rozmowa. Pamiętam jednak, że przez kolejne 20 minut kilka razy przyłapałam tego pana na tym, że mówi jakieś bzdury, coś sprzecznego. Przykładowo, kobietę, która miała mieszkać w trzecim pokoju, nagle zaczął nazywać Grażyna. Gdy zwróciłam mu uwagę na to, że przecież mówił, że ta pani ma na imię Bożena, no mężczyzna stał się dość nerwowy, zaczął wykonywać takie dziwne ruchy rękami. Wyszedł z pokoju, wrócił, ponownie wyszedł, ponownie wrócił, ale potem rozmawiał dalej. I pomyślicie sobie, że powinna mi się wtedy zapalić czerwona lampka, ale tak naprawdę przez te 20 minut ten pan normalnie ze mną rozmawiał, prowadził ze mną zwykły dialog, chętnie opowiadał o Asi, o Kamilu, jak im się mieszka, od kiedy tutaj mieszkają. Co prawda wychwytywałam tam jakieś takie dziwne informacje, ale wydawało mi się, że to jest po prostu taki zdziwaczały pan. W końcu zadzwonił do mnie telefon i ku mojej ogromnej radości to była Asia. Odebrałam telefon i od razu zaczęłam nadawać jak Katarynka, że już jesteśmy na miejscu, że właśnie jestem w jej mieszkaniu, rozmawiam z właścicielem, gdzie są, gdzie pojechali. I w tym momencie Asia przerwała mi i mówi: Ania, ale gdzie ty jesteś? My nie mieszkamy z żadnym właścicielem. Okej, troszkę mnie zbiła z tropu. Przedyktowałam jej jeszcze raz adres, ulicę, numer budynku oraz numer mieszkania. I na to Asia mówi: Anka, natychmiast się stamtąd wynoś. My mieszkamy w tym budynku, ale w innej klatce i pod innym numerem. Wynoś się natychmiast, nie wiem kim jest ten człowiek. No, adrenalinka mi skoczyła, złapałam torbę i biegiem do drzwi. Modliłam się tylko, żeby drzwi nie były zamknięte na klucz, bo to było drugie bodajże piętro, no to raczej z okna nie wyskoczę, prawda? Ale na szczęście drzwi były otwarte, wybiegłam stamtąd, doleciałam do Sławka i już razem poszliśmy do dobrej klatki i spotkaliśmy się z Asią i Kamilem. No, trzeba przyznać, niezły pierwszy dzień wyprowadzki z domu rodzinnego, pełen wrażeń. Na zakończenie tej historii dodam, że wszystko dobrze się skończyło. Jeszcze tego samego dnia wynajęliśmy super mieszkanie. Sprawdziliśmy również, co stało się, kto popełnił błąd, jeżeli chodzi o to mieszkanie z Henryka Sucharskiego. I na szczęście okazało się, że nie jestem taką totalną idiotką. Po prostu właściciel tego mieszkania dodał ofertę z Olsztyna w rubryce, gdzie były oferty tylko i wyłącznie z Warszawy. A w treści samego ogłoszenia nie było nazwy miejscowości. No i niestety zbieżność właśnie tych ulic, to nas zgubiło. Podsumowując tą historię, ja się teraz troszkę z tego śmieję, z tej całej sytuacji, ale chyba wszyscy dobrze wiemy, że wykazałam się dość dużą głupotą i brakiem wyobraźni, wchodząc do mieszkania obcego człowieka i mimo, że wyczuwałam, że coś jest nie tak, nie wybiegłam od razu. Sami dobrze wiemy, że to mogło się skończyć naprawdę źle. Co gdyby te drzwi były zamknięte, gdybym nie mogła stamtąd wyjść, to było drugie piętro, nie wyskoczyłabym z okna. Nawet gdyby Sławek zauważył, że coś jest nie tak, zanim wezwałby pomoc, to mogłoby być już po prostu za późno. Także z tej historii troszkę się śmieję, ale jeżeli chodzi o dwie kolejne historie, no to tam już nie ma nic do śmiechu. Przechodzimy teraz do drugiej historii. Mieszkałam wtedy w Kielcach i byłam już na drugim roku studiów. Od kilku miesięcy wynajmowałam pokój z koleżanką w mieszkaniu studenckim. Blok znajduje się przy jednej z głównych ulic w Kielcach, przy ulicy Warszawskiej. Dokładny adres to Osiedle na Stoku 83. Osoby, które słuchają tego podcastu na YouTube, będą mogły zobaczyć, jak dokładnie wygląda to miejsce. Tego dnia był piątek, a na dworze było już bardzo ciepło. Nie pamiętam dokładnie, najprawdopodobniej późna wiosna, a może wczesne lato. W każdym razie ten wieczór postanowiłam spędzić ze znajomymi. Wiadomo, piątek, już po zajęciach, także czas się zrelaksować. Pojechałam kilka przystanków na północ do moich znajomych. To było zresztą to samo osiedle. Spędziliśmy ten czas na dworze, wypiliśmy troszkę alkoholu, a gdy zbliżała się godzina 22-23, postanowiłam wracać do domu. Zresztą pamiętam, że autobusy wtedy w Kielcach akurat na tej linii kursowały chyba do 23 z hakiem. Gdy przyszedł już czas powrotu, pamiętam, że znajomi proponowali mi, że ktoś może ze mną pojechać i odprowadzić mnie do domu. Ja jednak odmówiłam, ponieważ mój przystanek przy ulicy Warszawskiej znajdował się dosłownie 50 metrów, może 100 metrów od mojej klatki. Osoby, które słuchają tego podcastu na YouTube, będą mogły zobaczyć, jak wygląda ta odległość, ponieważ widzę, że przystanek do tej pory stoi w tym samym miejscu. Także cóż może mi się stać, prawda? Główna, oświetlona ulica, klatka kilka metrów dalej, zresztą widać tą klatkę z samego przystanku. Uznałam, że nie ma problemu, jak najbardziej wrócę sama. Wsiadłam do autobusu, dojechałam do swojego przystanku i zaczęłam kierować się w stronę swojej klatki. Pamiętam, że miałam bardzo dobry nastrój. Na dworze było cieplutko, spędziłam świetny wieczór, polało się trochę alkoholu, także można było powiedzieć, że byłam w szampańskim nastroju. Przed blokiem nikogo nie widziałam, ale gdy zaczęłam wpisywać kod w domofonie, który pozwalał na otwarcie drzwi, jakiś mężczyzna, młody chłopak, dobiegł do mnie i krzyknął: proszę poczekać. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że jest to chłopak po 20. No i nie wydało mi się to dziwne, bo nieraz zdarzało mi się, że gdy otwierałam drzwi do klatki, ktoś dobiegał, żeby po prostu drugi raz nie wpisywać kodu. Czy to jakaś rodzina, czy kobieta z zakupami, czy właśnie jakiś chłopak. Także do klatki weszliśmy razem. Ja weszłam pierwsza, a on za mną. Jednak już na tych pierwszych schodkach ten chłopak zaczął się ze mną równać. Zamiast iść za mną lub przede mną, szliśmy po prostu ramię w ramię. Raczej obcy ludzie nie wchodzą w ten sposób po schodach, prawda? A on naprawdę szedł ze mną ramię w ramię, dotykał mojego ramienia. Spojrzałam na niego, był to brunet, całkiem przystojny, sporo wyższy ode mnie, ale to w sumie nie jest problem, bo ja mam 1,58 m. I cóż, pomyślałam sobie, że skoro idzie tak blisko, może mu się spodobałam, może to też student, może tutaj mieszka. Wydawało mi się, że chce zagadać, więc to ja zagadałam pierwsza. Zamieniliśmy dosłownie 3 zdania, idąc po tych schodach. Ja go zapytałam, czy tu mieszka, on odpowiedział, że tak. Ja zapytałam, a na którym piętrze, on odpowiedział, że na 4. Ja na to, aha, no to jesteśmy sąsiadami, bo ja mieszkam piętro niżej. Wydawało mi się też, że ten chłopak, tak jak i ja, spędził miły wieczór z alkoholem. I w pewnym momencie poczułam, że on łapie mnie za tyłek. Ale to nie było takie klepnięcie czy lekkie dotknięcie. On normalnie złapał mnie całym łapskiem i ścisnął naprawdę dość mocno. I to oczywiście przekroczyło już wszelkie granice. Odepchnęłam go od siebie i mówię: co robisz? Tak jak mówię, wydawało mi się, że on jest pod wpływem alkoholu chyba. A on na to bez słowa znów do mnie podszedł i znów całym łapskiem złapał mnie i ścisnął za tyłek strasznie mocno, że aż po prostu mnie to zabolało. W tym momencie włączył mi się już instynkt ucieczki i zaczęłam spierdzielać ile sił w nogach do góry. Byliśmy już między 2. a 3. piętrem, także ja już widziałam drzwi do swojego mieszkania i obróciłam się za siebie, czy on mnie nie goni, czy mi nic nie grozi. I zauważyłam, że ten facet stał już ze spodniami spuszczonymi do kostek czy tam do kolan, nie pamiętam dokładnie, ale patrzył na mnie, miał taki okropny wyraz twarzy i no po prostu zabawiał się swoim narządem. Przerażające, co? I pamiętam, że ja w tym momencie bałam się, że no po prostu mam tych kluczy dużo i zanim ja trafię tym kluczem, zanim otworzę drzwi, on może dobiec do mnie i zrobić mi jakąś krzywdę. Także zaczęłam krzyczeć do niego: co robisz, idę po moich współlokatorów, zaraz zobaczysz. Otworzyłam te drzwi i faktycznie zaczęłam krzyczeć, że ktoś mnie napadł na klatce schodowej. Akurat był jeden z chłopaków z mieszkania, wybiegł od razu, ja złapałam patelnię i wylecieliśmy na tą klatkę, żeby szukać tego gościa. W sumie nie wiem, jaki był nasz cel. No w każdym razie na klatce nikogo już nie było, zbiegliśmy na dół, rozejrzeliśmy się dookoła, wyszliśmy nawet kawałek przed blok, ale no już nie było śladu po tym chłopaku. Dzisiaj widzę dwie opcje, albo to był ekshibicjonista, albo, mam nadzieję, że nie, to mógł być jakiś gwałciciel, który po prostu w taki sposób rozpoczynał swoje napady. Bardzo żałuję, że nie miałam wtedy takiej wiedzy jak teraz i nie poszłam z tą sprawą na policję. Wydawało mi się wtedy, że jeżeli nie mam żadnych obrażeń, zadrapań, jeżeli nikt mi nic nie ukradł, no to nie ma sensu iść na policję, no bo co, ja pójdę i opowiem im historię bez żadnych dowodów, może pomyślą, że jestem jakąś idiotką, że zmyślam. Naprawdę, nie przyszło mi wtedy przez myśl, żeby zgłosić tą sprawę na policję i strasznie tego żałuję, bo wiem, teraz wiem, że gdyby policja otrzymała takie zgłoszenie, mogłaby powiązać je z jakimś innym przypadkiem. Mogliby częściej patrolować tą okolicę, może nawet w jakichś cywilnych przebraniach. No mogliby, ale niestety tego nie zgłosiłam. Również nie śledziłam tej sprawy, powiedzmy. Będąc na drugim roku studiów nie miałam komputera w mieszkaniu. Mogłam korzystać z internetu tylko na uczelni, a gdy minął już weekend, gdy był poniedziałek, ja opowiadałam koleżankom o tym, co się wydarzyło, ale nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić w internecie, nie wiem, poszukać jakichś napadów, gwałcicieli. Wydaje mi się, że ja już chyba po prostu chciałam o tym zapomnieć, bo naprawdę to było przerażające i przez kolejne miesiące miałam ogromny lęk. Za każdym razem, czy w ciągu dnia, czy wieczorem, jak wchodziłam do klatki, to strasznie się bałam, że znów ktoś za mną wejdzie. Zaczęłam snuć plan, co zrobić, gdy następnym razem zdarzy mi się taka sytuacja, gdy jakiś obcy facet będzie starał się za mną wejść do klatki. I wpadłam na taki pomysł, że gdyby była taka sama sytuacja, że ja wpisuję kod albo mam już otwarte drzwi, a ktoś do mnie dobiega, to ja po prostu wpuszczę tego człowieka i powiem, proszę wchodzić, ja coś zapomniałam, a coś tam, po prostu cofnąć się, nie wchodzić pod żadnym pozorem z obcym człowiekiem do klatki schodowej. Taki był plan. A teraz przejdziemy do trzeciej historii. Minęły już 2 lata od tej historii z klatki schodowej. Ja byłam już na 4. roku studiów, ale mieszkałam w całkowicie innym miejscu, a mianowicie przy ulicy Jagiellońskiej 40. Mieszkałam z moim chłopakiem, z Mateuszem oraz z jego bratem i dokładnie pamiętam, jaka była wtedy data. Był to 11 listopada, a pamiętam dlatego, że wtedy wszystkie zwykłe sklepy były zamknięte. Teraz osoby, które słuchają tego podcastu na YouTube, będą mogły zobaczyć, jak wygląda ta okolica. Jagiellońska 40 to osiedle Czarnów. Czarnów kilka lat wcześniej nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Jednak to było już moje 3. mieszkanie na tym osiedlu i nigdy nie spotkałam się z jakimś dziwnym zachowaniem, z jakimiś podejrzanymi typami, bójkami, nic w tym stylu. Czułam się tam po prostu bezpiecznie. Zresztą zboczeniec zaatakował mnie na osiedlu na Stoku, które słynęło z tego, że jest bezpieczne, także... Ale wracając do historii. 11 listopada, ten wieczór miałam spędzić sama w domu, ponieważ mój Mateusz pracował akurat wtedy w pizzerii oddalonej o 500 metrów od naszego bloku. Gdy była już godzina 20, może 21, uznałam, że wyjdę do sklepu, aby kupić produkty pierwszej potrzeby, czyli chrupaczki i piwko. W związku z tym, że było to święto narodowe, no to oczywiście sklep pod naszym blokiem był zamknięty, ale 500 metrów dalej znajdowała się Żabka. Ubrałam się, wzięłam torebkę i ruszyłam do Żabki. Żabka do dziś znajduje się w tym miejscu i jest to dokładnie na skrzyżowaniu Jagiellońskiej oraz Grunwaldzkiej, czyli 2 takich dużych ulic, dość znanych i ruchliwych. Zresztą obok znajduje się również stacja BP. Zrobiłam małe zakupy, wszystko w sumie zmieściło mi się w jednej małej reklamówce i postanowiłam wracać. Do przejścia miałam 500 metrów, czyli odległość, którą według map z Google powinnam była pokonać w 7 minut. Parę kroków od Żabki, gdy miałam już do przekroczenia pierwsze skrzyżowanie z ulicą Piekoszowską, gdy patrzyłam, czy po prostu nic nie jedzie, rozglądałam się w lewo, w prawo, zauważyłam, że za mną 200 metrów dalej idzie jakiś facet ubrany na czarno. Wchodziłam już w obszar blokowisk. Za mną były te sklepy, Żabka, BP, a przede mną no już tylko bloki. 11 listopada na pewno dużo osób przychodziło do Żabki, do BP, żeby kupić co nieco na wieczór i nie jest to nic dziwnego, że akurat ktoś wraca z tego kierunku. Ale rozejrzałam się dookoła, nikogo więcej nie widziałam. I tak pomyślałam sobie, a w razie co, w razie gdyby, może zrobię tak, że przejdę na drugą stronę ulicy i zobaczę, czy ten facet pójdzie za mną. Jakoś mnie tak natchnęło i mimo, że znajdowałam się już po właściwej stronie jezdni, przy tej, przy której stał mój blok, postanowiłam, że jednak przejdę na drugą stronę i zobaczę, co się stanie. Po przejściu parę metrów dalej spojrzałam za siebie i ten facet również przeszedł na drugą stronę, a dodatkowo odległość między nami znacznie się zmniejszyła. No był za mną, ja wiem, 50 do 100 metrów maksymalnie. Ale nie ma też co panikować, ponieważ na ulicy Jagiellońskiej i po jednej i po drugiej stronie znajdują się bloki mieszkalne. Zresztą ja znalazłam się w tym momencie po niewłaściwej stronie i musiałam przejść jeszcze raz. Tak też zrobiłam. A gdy obróciłam się za siebie, ten facet ubrany na czarno również przeszedł przez drogę w tym samym miejscu co ja. I wtedy żarty się skończyły. Naprawdę zaczęłam się bać, ale z drugiej strony powtarzałam sobie, że przesadzam, panikuję, że coś sobie wkręcam. Ale też czułam, że coś jest nie tak, bo tak jak wspomniałam na początku, do przejścia miałam dokładnie 500 metrów. Dlaczego ten facet za mną przekraczał tą drogę tyle razy? Wychodząc z Żabki przeszłam na właściwą stronę, potem pierwszy raz przeszłam na złą stronę, żeby zobaczyć, czy facet za mną idzie i ponownie wróciłam na tą właściwą, a on zrobił dokładnie tą samą trasę i to mnie już przerażało. Gdy stoczyłam ze sobą tą małą wojnę w głowie, uznałam, że faktycznie grozi mi niebezpieczeństwo, ale pytanie, co robić? Idąc w głąb Jagiellońskiej, było coraz ciemniej. Wszystkie sklepy były pozamykane, także nie było opcji, że ja gdzieś po prostu wejdę do sklepu i poczekam, aż ten facet zniknie. Nie miałam za bardzo wyboru. Skręcić też w lewo lub w prawo między te bloki, no to również tam jest ciemno, tych krzaków pełno, także jakby mnie ten facet chciał dopaść, no to byłoby już w ogóle idealne dla niego miejsce. A jeszcze raz przypominam, to było tylko 500 metrów, 7 minut. Ja nie miałam zbyt dużo czasu, żeby się zastanawiać. Sprawa wyglądała już tak, że mój blok był dosłownie kilka metrów przede mną, a w głowie miałam tylko dwa pomysły. Po pierwsze, jak tylko wejdę za róg bloku, biec co sił w nogach do klatki i wchodzić do środka. A drugi pomysł był taki, żeby ponownie przejść na drugą stronę ulicy i biec wzdłuż ulicy prostopadłej do tej Jagiellońskiej, ponieważ 500 metrów dalej znajdowała się pizzeria, w której pracował mój Mateusz. Jednak bałam się, że jeżeli wybiorę tą drugą opcję, to ten facet dopadnie mnie po prostu po drodze. Bieg na pół kilometra, kto ma większe szanse? Dziewczynka 1,58 m czy jakiś wysoki, szczupły facet? Myślę, że matematyka jest prosta. Wybrałam tą opcję pierwszą. Uznałam, że no, mój dom jest tuż obok, no, dosłownie w zasięgu ręki, także dojdę do bloku i jak tylko wejdę za róg, biegnę do klatki. Tak też zrobiłam. Ale wiecie co? Cały czas wydaje mi się, że ja tak nie byłam w 100% pewna, że coś mi grozi. Miałam jakieś podejrzenia, ale cały czas w tym umyśle była walka, że panikujesz, przesadzasz, na pewno on za tobą nie idzie, a może nawet mieszka w tym samym bloku i co? Dobra, jestem już na wysokości bloku, skręcam za róg i biegiem do klatki. To akurat była czwarta klatka od tej jagiellońskiej, najbardziej wysunięta w głąb. I wyobraźcie sobie, że ja dobiegłam do tej klatki, a ten facet pojawił się przede mną. Był zdyszany, czyli wygląda na to, że on również biegł wzdłuż bloku, tylko z tyłu bloku i złapał mnie jakby od drugiej strony. A ja, zgadnijcie co? Ja akurat wpisywałam kod w domofonie, aby otworzyć drzwi. I pamiętacie mój plan, prawda? Jak będę otwierać drzwi, ktoś chce za mną wejść, wpuścić go, ale samemu absolutnie nie wchodzić za tym człowiekiem. I faktycznie wpisałam kod, otworzyłam drzwi, mówię, proszę wchodzić. A ten facet spojrzał na mnie normalnie, uśmiechnął się i mówi, nie, nie, proszę pani pierwsza. Ja mówię, nie, nie, spokojnie, ja muszę jeszcze poczekać, proszę wchodzić. A on jeszcze większym uśmiechem do mnie, ale takim normalnym, sympatycznym mówi, nie no, spokojnie, proszę wchodzić, pani pierwsza. I wiecie co? Ja mu zaufałam. I ja weszłam pierwsza, a on wszedł za mną. I serio, jak teraz to tak nagrywam i słyszę to, co mówię, mam po prostu ochotę chlasnąć się w twarz. Dobra. Wchodzę do tej klatki, on jest za mną, ja robię pierwsze kroki, dosłownie, nie wiem, 3-4 schodki i nagle widzę, że po prawej stronie mojej głowy pojawia się jego ręka, wysuwa się, a potem czuję coś na mojej twarzy, coś mokrego. I ja pomyślałam, że ten facet wylał na mnie kwas. To była moja pierwsza myśl. Natychmiast odwróciłam się do niego i powiedziałam, co pan robi? A on stał w miejscu, patrzył na mnie, złapał za klamkę i wyszedł z tej klatki. No to ja biegiem na górę. I jak tylko wbiegłam na górę, to było drugie piętro wtedy, weszłam do domu, zaczęłam czuć takie szczypanie i swędzenie na twarzy. I już wiedziałam, co to było. To był gaz pieprzowy. Na szczęście. Tylko gaz pieprzowy. Umyłam twarz wodą i cała roztrzęsiona zadzwoniłam do Mateusza i mówię mu, że ktoś mnie napadł na klatce, że ktoś mnie spsikał gazem pieprzowym po twarzy. Mateusz więcej informacji nie potrzebował. Powiedział, że za 2 minuty będzie, ale mam zamknąć drzwi i się nie ruszać. I faktycznie był za 2 minuty. Był ubrany w fartuch, brudny od mąki, a w ręku miał taki ogromny drewniany wałek do wałkowania pizzy. Wsiedliśmy do samochodu i zaczęliśmy jeździć po okolicy, żeby znaleźć tego faceta. No, Mateusz był dość wściekły, także trochę się bałam, żeby to się źle nie skończyło, ale no, plan był taki, żeby po prostu go obezwładnić i zadzwonić po policję. No, zrobiliśmy parę kółek, ale no, nie było go. Nie znaleźliśmy tego faceta. Historia lubi się powtarzać, co? I ponownie, mimo że opowiadałam o tej sytuacji wielu osobom, nikt kompletnie nie powiedział mi, że ja przecież powinnam iść zgłosić to na policję. To jakby nie było, jest napaść. I nie zgłosiłam tego. Kilka miesięcy później, wiosną, spotkaliśmy się z naszym wspólnym kolegą. Opowiadałam mu akurat o tej historii. On powiedział, że jego koleżanka właśnie w okresie tym przedświątecznym, czyli listopad, grudzień, tak jak ja, miała bardzo podobną sytuację. Czekała na ulicy Jagiellońskiej na przystanku na autobus i nagle podszedł do niej facet i spsikał ją gazem pieprzowym. Ona akurat miała więcej rozumu niż ja, po prostu uciekła, biegła przed siebie ile sił w nogach, aż dopadła do jakiegoś pierwszego lepszego sklepu. I cóż, takie to właśnie historie mnie spotkały. Do dziś bardzo żałuję, że tych 2 napadów w klatce schodowej nie zgłosiłam na policję. W przypadku tego pierwszego mężczyzny na pewno bym go rozpoznała, bo widziałam jego całą twarz, ale ten drugi facet był skamuflowany. Miał na sobie taką czarną kurtkę w stylu wojskowym, zasuniętą pod samą szyję. Oprócz tego miał bardzo duży zarost, wąsy oraz brodę czarne i czapkę z daszkiem. I ten daszek był nasunięty bardzo nisko, że w ogóle nie widziałam nawet jego oczu. Nie byłoby opcji, żebym go rozpoznała, ale może takie sytuacje się zdarzały wcześniej, może później, może policja wiedziałaby, że coś trzeba robić w tej okolicy, po prostu, no ale cóż, jest już za późno. No dobra, trochę się rozgadałam. Myślałam, że ten odcinek specjalny będzie trwał jakieś 15-20 minut, a ja tutaj już widzę prawie 40. Podsumowując, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że we wszystkich tych trzech sytuacjach miałam o wiele więcej szczęścia niż rozumu i mam nadzieję, że mnie nie zlinczujecie za to głupie zachowanie. I chciałabym z Wami podyskutować. Mam takie dwa pytania do wszystkich słuchaczy. Czy kiedyś spotkała Was może podobna sytuacja? Co Wy wtedy zrobiliście? A drugie pytanie jest takie, jaki jest idealny plan, gdy ktoś chce wejść za Tobą na klatkę schodową? Gdy taki człowiek wydaje się normalny, sympatyczny, nawet z Tobą rozmawia, uśmiecha się do Ciebie i Ty nie masz tej pewności, że coś Ci grozi, że coś jest z tym człowiekiem nie tak. Co robić w takiej sytuacji? Myślę, że z tymi dwoma pytaniami Was pozostawię. Czekam na Wasze pomysły, na Wasze komentarze. Ponadto serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tego nietypowego odcinka mojego podcastu. Tradycyjnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na wsparcie rozwoju tego kanału, a nietradycyjnie dziękuję mojemu Mateuszowi za tą akcję z drewnianym wałkiem do wałkowania pizzy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.